idzie. W polsko-litewskich relacjach politycznych wciąż można mówić tylko o próbach przełamania impasu. Na szczęście nie ma to już przełożenia na relacje gospodarcze. W handlu padają kolejne rekordy, głównie za sprawą polskiego eksportu na Litwę, który w ubiegłym roku przekroczył 2 miliardy euro, a w ciągu ostatnich 3 lat wzrósł prawie dwukrotnie. Ten eksport jest bardzo zdywersyfikowany. To są nie tylko produkty mineralne, ale również przemysł elektromaszynowy. To jest następna grupa. No i trzecia grupa, artykuły rolno-spożywcze, które mają bardzo znaczący segment na rynku tutaj litewskim. Do rocznego podsumowania polsko-litewskiej wymiany handlowej dokonano przy okazji przyjazdu do Wilna kolejnej polskiej misji gospodarczej. Przedstawiciele 20 spółek z różnych branż i regionów spotkali się z litewskimi kontrahentami, by omówić możliwości nawiązania współpracy. To spotkanie matchmakingowe jest to jedna z najbardziej efektywnych sposobów promocji gospodarczej. Są to bezpośrednie rozmowy producentów z odbiorcami. I takie rozmowy, jeśli nawet nie od razu dadzą efekt, to w najbliższej perspektywie zwykle kończą się podpisywaniem umów. Rynek litewski interesuje zarówno producentów, firmy handlowe, jak też usługowe, duże i małe. Jedne mają sprecyzowane modele ekspansji zagranicznej, inne dopiero próbują wyjścia poza Polskę. Sprzedaże staramy się realizować przede wszystkim w te miejsca, w których występują nasi rodacy, ponieważ są to kwestie związane z przyzwyczajeniami dietetycznymi, czyli są to Wyspy Brytyjskie, obszar Niemiec, choć nie tylko. Jeśli chodzi o prognozy dla rynku litewskiego, co głównie jest naszym zainteresowaniem, to współpraca z organizacjami handlowymi na terenie Litwy. Wiemy, że takie możliwości istnieją. Szukamy franczyzobiorcy, więc raczej nie będziemy otwierać własnego sklepu, natomiast chętnie podejmiemy współpracę z partnerem, który na zasadach franczyzy zechce otworzyć taki sklep, jak my mamy w Polsce. Koncentrujemy się na krajach Unii Europejskiej. Dostaliśmy zaproszenie właśnie tutaj z ambasady i postanowiliśmy skorzystać. Podobne spotkania mają pomóc w utrzymaniu zawrotnego tempa wzrostu polskiego eksportu na Litwę. Przed rokiem wynosił on 16%, w tym roku także ma być dwucyfrowy. Litwa pod tym względem jest dla Polski drugim krajem Unii Europejskiej. Polscy producenci, polscy handlowcy ten rynek krajów nadbałtyckich spostrzegają jako bardzo perspektywiczny. Tym bardziej, że w ostatnich latach w krajach Europy Południowej, takich jak Hiszpania, Grecja czy Włochy, eksport z Polski się zmniejsza, jak i w krajach zachodnich następuje pewna stabilizacja. No i poza tym litewscy też konsumenci zauważyli, że te polskie produkty są dosyć dobrej jakości za rozsądną cenę. I to są chyba te główne czynniki, które decydują o tym, że napływ polskich artykułów na rynek litewski się zwiększy. Handel pozostaje motorem napędowym polsko-litewskich relacji gospodarczych. Tymczasem w innych dziedzinach wciąż kryje się wiele możliwości poszerzenia współpracy, na przykład w branży naukowo-technicznej, gdzie kontakty są raczej sporadyczne, a polskie doświadczenie na Litwie czy też litewskie w Polsce wciąż nie jest wykorzystywane. Za szczególnie obiecujący uznajemy temat ociepleń budynków wielomieszkaniowych. W Polsce proces termodynamizacji się udał. Na Litwie jest on wciąż w początkowym stadium. Nowy rząd litewski wagę ociepleń budynków bardzo dostrzega i w swoim programie rządowym to podkreśla. Polskie firmy mają doświadczenie duże w tym względzie. Firmy litewskie mogłyby skorzystać z tych doświadczeń polskich, jak również bardzo dobre materiały do tego typu działalności są w Polsce. Perspektywiczną dziedziną to jest również współpraca taka naukowo-techniczna. I sądzę, że w najbliższym czasie polskie instytuty naukowo-badawcze, uczelnie powinny nawiązać taką ściślejszą współpracę z instytutami badawczymi Litwy czy też uczelniami. I tu jest spore pole do wspólnego działania. Jeszcze w tym roku do Wilna mają przybyć kolejne polskie misje, a o wynikach tego matchmakingu dowiemy się być może już za rok, gdy ogłoszone zostaną kolejne dane o polsko-litewskiej współpracy gospodarczej.